Dzień dobry Państwu. Lewica zawsze była wierna swoim wartościom i swoim poglądom. Jesteśmy jednoznaczni i wiarygodni, jeżeli chodzi o kwestie socjalne, troskę o najsłabszych, dostęp do usług publicznych czy prawa kobiet. Do naszych wyborczych postulatów należą m.in. przeznaczenie 8% PKB na służbę zdrowia, leki na receptę za 5 zł, publiczny program in vitro finansowany z budżetu państwa, renta wdowia, budowa 300 tysięcy mieszkań na tani wynajem w ciągu najbliższych 4 lat, odtworzenie autobusowych i kolejowych połączeń lokalnych, likwidacja umów śmieciowych, prawo kobiet do przerywania ciąży do 12 tygodnia, świeckie państwo, czyli wyprowadzenie religii ze szkół i wypowiedzenie konkordatu. Dziś przychodzi nam stanąć w szranki wyborcze po to, żeby tych wartości bronić, żeby je promować, żeby do nich przekonywać. Stajemy do tej kampanii silni naszym programem, ale także wsparciem naszych wyborczyń i wyborców, którzy dzielą z nami te wartości i którzy w nas wierzą i nas wspierają. Stajemy również silni naszą listą, którą dzisiaj chcę Państwu zaprezentować. Szanowni Państwo, lista Lewicy w okręgu tarnowskim to połowę kobiet i połowę mężczyzn. Reprezentowane są wszystkie powiaty przez osoby tam zamieszkane albo przynajmniej silnie z nimi związane. Nasza lista do Sejmu kandydatek i kandydatów wygląda następująco. Zacznę od miejsca drugiego. Na miejscu drugim pani Dorota Kocoń, reprezentantka środowiska pielęgniarek tarnowskich, które broniliśmy w ich walce o prawa pracownicze. Pani Dorota Kocoń pracuje w pogotowiu ratunkowym, ale również pełni dyżury w tarnowskich szpitalach. Najważniejszymi dla niej punktami programowymi są służba zdrowia oczywiście, ale też pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, szczególnie mającym problem z mobilnością. Pani Dorota Kocoń mieszka w Tarnowie. Na miejscu trzecim pan Jan Skiba, który jest szefem struktur Nowej Lewicy w Brzesku i poproszę go o przedstawienie się. Witam Państwa, nazwisko Skiba, miejsce na naszej liście Nowej Lewicy, miejsce numer 3. Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział GG, czyli Górnictwo i Geologia. I co jeszcze? Lat 62. Drodzy Państwo, najważniejsze tematy dla współczesnego świata. Bezpieczeństwo, tak nasze zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zewnętrzne, wiecie Państwo, co się dzieje za naszymi granicami. Chciałbym, żebyśmy z wszystkimi naszymi sąsiadami, tak z południa, wschodu, zachodu, żyli w dobrych stosunkach. Natomiast o bezpieczeństwo wewnętrzne zabiegałbym, żeby nasi obywatele czuli się bezpiecznie, jak również o bezpieczeństwo socjalne. O bezpieczeństwo socjalne. Ja dziękuję. To tyle ode mnie. O. Dziękuję Janku. Przechodzimy do miejsca czwartego. Ewa Skowrońska, radna osiedla Dołuszyce w Bochni. Prezeska Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Bochni. Była członkini Komisji Rewitalizacji. W Sejmie chciałaby się zająć problemami służby zdrowia oraz prawami osób starszych i wykluczonych. Mieszka w Bochni. Na miejscu piątym Magdalena Terefenko, licencjatka, aktualnie w trakcie obrony licencjatu, w trakcie obrony licencjatu z politologii. Od 3 lat członkini Małopolskiego Okręgu Młodych Razem. Jako beneficjentka projektów zapobiegających wykluczeniu walczy o politykę równych szans. Uwrażliwiona na problemy osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i rodzin. Na miejscu szóstym pan Zdzisław Dziob, inżynier górnik, emeryt kopalni soli w Wieliczce, przewodniczący zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników w Polsce przy kopalni soli Wieliczka, generalny, honorowy dyrektor górniczy, mieszka w Wieliczce. Miejsce siódme Jerzy Fijałkowski, absolwent Politechniki Krakowskiej, pracował na budowach krakowskich, na stanowiskach kierowniczych, a obecnie od 2 lat jest prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Brzesku. Sprawy dla niego w kampanii najważniejsze to przywrócenie dobrych stosunków z Unią Europejską,
zakończenie zadłużania państwa kosztem przyszłych pokoleń i wprowadzenie na stałe renty wdowej. Wdowiej mieszka w Brzesku. Na miejscu ósmym Małgorzata Krupa, z zawodu położna, obecnie zajmuje się domem. Bliskie jej są problemy dotyczące praw kobiet. Wierzy w demokrację, aktywna uczestniczka protestów w obronie demokracji, sądów i praw kobiet. Mieszka w powiecie tarnowskim. Na miejscu dziewiątym dr Agnieszka Sienicka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2017 roku otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. Obecnie pracuje jako nauczycielka języka polskiego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się prawa kobiet oraz nowoczesna edukacja. Mieszka w Niepołomicach. Na miejscu dziesiątym Ryszard Kałat, radca prawny, społecznik. Mieszka w powiecie proszowickim. Na miejscu jedenastym dr Renata Niziołek, romanistka, tłumaczka, wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Najbardziej interesuje ją praca na rzecz głębokich zmian systemu edukacji, większej autonomii nauczycieli, bardziej efektywnego kształtowania programu. Jak mówi, edukacja musi być skuteczna i szybciej reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Mieszka w Wieliczce. Miejsce 12. Mateusz Burzawa, z wykształcenia religioznawca i technik administracji. Od 21 lat aktywista społeczno-polityczny, działający na rzecz świeckości państwa, równości i różnorodności, prawa do aborcji, a także ochrony przyrody oraz przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. Mieszka w Krakowie. Na miejscu 13 pani Barbara Kusiak-Kobylarz, działaczka społeczna w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju i Ochrony Zdrowia Powiatu Dąbrowskiego. Przez 11 lat pracowniczka w pionie księgowym w szpitalu. Jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim problematyki służby zdrowia oraz praw kobiet. Mieszka w Tarnowie. Miejsce 14. Konrad Krupa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował informatykę gier komputerowych. Prywatnie muzyk, trójboista. Aktywnie zaangażowany w działania na rzecz świeckiego państwa, ochrony środowiska oraz świadomości na rzecz osób nieneurotypowych. Mieszka w Krakowie. Na miejscu 15 Marta Duda, z wykształcenia pielęgniarka dyplomowana, aktywna społeczniczka. Jej najważniejsze punkty programowe to rozdział Kościoła od państwa, równouprawnienie osób LGBT, prawa kobiet i ochrona zwierząt. Mieszka w Tarnowie. Na miejscu 16 Adam Turowicz, z zawodu programista, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku automatyka i robotyka. Działacz lewicowy, zainteresowany działaniem na rzecz świeckości państwa oraz poprawą sytuacji w polskiej nauce. Mieszka w Krakowie. Na miejscu 17 Jadwiga Urbanik. Jesteś, Jadwiga, tutaj. Zawodowo zajmuje się obsługą maszyn poligraficznych. W ramach działalności społecznej zajmuje się propagowaniem w mediach społecznościowych postaw prozwierzęcych. Bliskie są jej również problemy edukacji i problem z dostępnością specjalistycznych usług medycznych dla dzieci. Mieszka w powiecie tarnowskim. Na miejscu 18 Kamil Mitera, 25-letni tarnowianin, student, zawodowo jest kierownikiem sklepu. Od 4 lat koordynator Młodej Lewicy w okręgu tarnowskim, współorganizator protestów w obronie praw kobiet oraz zbiórek podpisów pod projektem legalnej aborcji. Startuje z hasłem Głos Młodego Pokolenia. Skupi się na kwestiach związanych z edukacją, środowiskiem oraz zdrowiem. Mieszka w Tarnowie. Szanowni Państwo, na miejscu pierwszym mam zaszczyt być ja. Moje nazwisko Jacek Jabłoński. Jestem współprzewodniczącym Nowej Lewicy w Tarnowie. Byłem pełnomocnikiem obywatelskiego projektu In vitro dla Tarnowa, który został przyjęty przez Radę Miejską. Jestem również współorganizatorem wielu protestów w obronie demokracji, praw kobiet, niezależności sądów. Dla mnie najważniejszymi rzeczami są gospodarka, są prawa osób wykluczonych i kwestie europejskie. Bardzo Państwu dziękuję.